siemano, witam was w kolejnym odcinku na kanale Play to Death. Z tej strony oczywiście Bonguś i w dzisiejszym odcinku stwierdziłem, że skoro mamy tak naprawdę parametry, jak będzie wyglądać Wiedźmin 3 na Nintendo Switch, to spróbujemy sobie zmodować wersję PC-tową, którą możecie zobaczyć tutaj, którą prawdopodobnie każdy widział, tak? Każdy widział, jak wygląda wersja PC-towa i zmodujemy sobie ją w taki sposób, że będzie przypominać 540p 30 klatek, no i najmniejszej trawy. Oczywiście użyjemy do tego kilku aplikacji, by taką właśnie rozdzielczość uzyskać, więc zapraszam was do odcinka. Jak wygląda Wiedźmin 3 na PC? Prawdopodobnie wiecie, a jak nie wiecie, no to teraz macie przynajmniej taki mały podgląd, no więc Wiedźmin wygląda sobie tak, jak widzicie, tak sobie śmiga ogółem u mnie, no oczywiście nie mam najmocniejszego peceta, więc tak, mam niby ustawione Uber, ale widzę, że tak dziwnie jakoś rwie mi animację, ale to prawdopodobnie przez to, że jednocześnie nagrywamy to w wysokiej jakości, no i że chcemy tak naprawdę, chcę wam to właśnie pokazać i mam wszystkie odpalone opcje. No niestety tutaj zginiemy od razu na starcie, bo jestem proplayerem Wiedźmina, a teraz przejdziemy sobie do modowania oczywiście naszej gierki, by zobaczyć, jak ona będzie wyglądała właśnie na Switchu. W trybie przenośnym, ale ustawimy sobie takie ustawienie. No i dobra, ja ogólnie sobie teraz przejdę do narzędzia, które pozwoli mi to zmodyfikować trochę tę grę, by właśnie osiągnąć tak naprawdę pułap Nintendo Switcha. Zobaczymy sobie, jakie tutaj opcje ogółem są tak naprawdę dostępne. Ja widzicie, taką apeczką sobie będę to modyfikował. Ona się nazywa, z tego co pamiętam, właśnie tak, H3HC. To znaczy tylko tyle, że jest to Witcher 3 Hunter Config. Dobra, przechodzimy sobie tutaj do DLC akurat. Nie chcemy engine, nie chcemy, mamy gameplay. Ale to chyba nie jest to, czego szukamy. To jest chyba rendering, powinniśmy sobie, wydaje mi się, ustawić. No i dobra, pierwszą opcją jest chyba tak naprawdę rozdzielczość, więc w trybie przenośnym mamy mieć 540p, co daje nam, że tutaj powinno być 960. 540 na 960. Zapiszemy sobie tą opcję, zobaczymy, jak to nam pójdzie tutaj. A, fałsynka na pewno nie będzie. Dobra, wchodzimy sobie może tutaj w opcję tak naprawdę renderingu. Ja obstawiam, że wszystkie efekty post-processingu będą wyłączone, czyli takie jak bloom, czyli rozmycie na przykład tego światła. Myślę, że tego nie będziemy mieć, tak samo właśnie efekty ogółem właśnie rozmycia, jakieś anti-aliasingi, myślę, że również będą wyłączone, wszystkie motion blury. No tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż Deep of Field na pewno jest włączony, bo to widać na trailerze, to jest właśnie bardzo, bardzo mocno tam podkręcone tak naprawdę. Winieta, no kliknijmy, że jej nie będzie. Czy będzie deszcz? Prawdopodobnie tak. Z tego co wiemy, ma być też mniejsza trawa, mniejsze renderowanie trawy, więc ja sobie tutaj zmniejszę ten właśnie, jak widzicie, wskaźnik, myślę, że o połowę, maksymalnie jest 2400, albo dajmy tak mało, dajmy tak 800, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wiecie, nie traktujcie tego totalnie na poważnie, bo jeżeli wyjdzie nam naprawdę zła jakość tego portu, no to będzie kiepsko. Dobra, co tutaj mamy jeszcze? Tu jest właśnie rysowanie tak naprawdę na odległość obiektów, więc to też powinniśmy chyba zmniejszyć, ponieważ jak wiemy, tam było, że rysowanie obiektów w dali będzie osłabione, więc tu sobie zmniejszymy, myślę, o połowę, 0,50 i będzie chyba spoko. Tu mamy też właśnie tak naprawdę, jak daleko zobaczymy cienie. Wydaje mi się, że również powinniśmy to zmniejszyć o połowę, by to pokazać. Jaka jest shadow quality? Może dajmy default? Nie sądzę, żeby na Switchu było cokolwiek w ultra. Temporal anti-aliasing to raczej be default disable. Raczej wyłączymy sobie również. Okej, musimy sobie zmienić jeszcze, że full screen, bo jak widzieliście albo nie widzieliście, bo pewnie wyciąłem, odpaliło nam się w oknie, więc jeszcze raz tutaj dajemy full screen i zobaczymy tą rozdzielczość 540p. Mam nadzieję, że będzie koksiarsko. Dobra, jedziemy sobie. Mam nadzieję, że gra się zaraz odpali. Mam nadzieję, że gra się zaraz odpali. O, już się odpala, już się odpala. Co to będzie za efekt? Dobra, wchodzimy sobie tutaj, klikamy wszystko niskie. Jak wiemy, chcemy mieć 30 klatek, więc to jest też ustawione. Tutaj, jak widzicie, rozdzielczość niby wskazuje nam na taką, ale mam nadzieję, że taka faktycznie nie jest. Nie wiem, jak to sprawdzić, czy... dobra, to się zapisało, bo wygląda to dalej dobrze. Dobra, odpalimy sobie może, kontynuuj. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało właśnie na tym lesie, który tam mieliśmy okazję zobaczyć w wersji na PC. Dobra, no i wracamy sobie do gry. No jak widzicie, tak gra się prezentuje. Wydaje mi się, że rozdzielczość się tak naprawdę zepsuła i rozciąga nam trochę to na boki. Gdzie jest, kurde, to okno? Gdzie jest to okno? Bo ja tak naprawdę na maksa chcę wyjść poza tutaj, by zobaczyć, jak to się prezentuje. Nie wiem, czy to widać na nagraniu, ale jest mega poszarpanie wszystko. Jednak ładna ta nasza przełęcz. Okej, okay, no prezentuje się to tak. Powiedziałbym, że dalej naprawdę spoko, jak na niskie detale. Ciekawe, czy to faktycznie tak będzie wyglądało. Ale spróbujmy sobie tak naprawdę, myślę, jeszcze tam zjechać te wartości, by zobaczyć, co by było, gdyby to wyglądało mega tragicznie. Okej, okay, chyba nam się udało uzyskać lepszy efekt, czyli tak naprawdę trawy, jak widzimy, wczytują się dopiero, jak jesteśmy dosyć blisko.
i jest ich zdecydowanie chyba mniej i są takie płaskie. Więc to jest lepszy efekt, wydaje mi się, na Nintendo Switch, jak się teraz to prezentuje. Nie wiem, możemy się jeszcze trochę pobawić. Wydaje mi się, że światło jest za dobre, ale totalnie chyba nie umiem go ogarnąć, żeby wyglądało po prostu słabo. Ale taki efekt, jak jest teraz, wydaje mi się być realnym na Nintendo Switch i jest chyba opcja, żeby tak to wyglądało. Tak mi się wydaje. Ogółem interfejs oczywiście będzie przebudowany, więc pamiętajcie o tym, że mniej więcej tak to miałoby chyba wyglądać. Albo jeszcze gorzej. Nie, wydaje mi się, że to jest naprawdę... Taki efekt jest realny do tego, byśmy mogli osiągnąć to na Nintendo Switch. Jak widzicie, tekstury są tak naprawdę dosyć mocno wyblakłe. No i chyba... Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Wydaje mi się, że to jest możliwe. To jest możliwe na Nintendo Switch. Ale spróbujmy sobie zobaczyć, jak ta gra wyglądałaby w naprawdę słabej wersji, czyli dam wszystko na zero. Okej, okay, moja konfiguracja dobiegła końca, czyli praktycznie uciąłem wszystko. Znaczy, ustawiłem jakby 1/4 domyślnych wartości, czyli z tej połowy znowu dałem połowę i myślę, że teraz powinno być, jak ta gra mogłaby wyglądać. Jak widzimy, te trawy wczytują się tak naprawdę w dosyć późnym etapie. O, dopiero teraz. To wydaje mi się być realne. To wydaje mi się być realne na naszej konsoli. I czy to prezentuje się świetnie? Czy za to warto dać 240 zł, gdyby to mniej więcej tak wyglądało? No, ale wydaje mi się, że takiego efektu możemy się spodziewać tak naprawdę na Nintendo Switch. Ja jakoś nie zauważyłem tak naprawdę różnicy między tą konfiguracją a poprzednią. No może poza tym, że tutaj rysuje się już zdecydowanie blisko, jak widzicie, świat, no nie? Bo tutaj patrzcie, no, praktycznie musicie podejść do tego. No już to tracimy z oczu, nie? No już tego nie ma. Więc czy jest to realne? Wydaje mi się, że jak najbardziej tak. Czy warto kupić taką wersję za 240 zł? Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jeżeli tak naprawdę chcecie grać tylko w trybie przenośnym, no to wtedy możecie się skusić na taką produkcję. W innym wypadku wydaje mi się, że na pewno nie. Zobaczmy sobie jeszcze, wiecie, co mnie tak skusiło? Zobaczyć te drzewa w oddali, bo one, jak widzę, nie są tak podatne na to rysowanie dystansu. Ale jak widzicie, dalej jest ich naprawdę sporo. Jak na to, że ja przyciąłem tak mega konfigurację. Więc myślę, że mniej więcej to, albo to, co było poprzednio. Takie settingsy zobaczymy na Nintendo Switchu. Mam nadzieję, że odcinek taki eksperymentalny wam się podobał. No i to chyba tyle w tym odcinku. Dzięki, że byliście. Na razie.